czemu tutaj moje kateczne. No, no to po pierwsze za bardzo leżą oczy. Zobacz, coś takiego. Ja tu mam dokładnie, delikatnie troszeczkę przycięte trochę, tu jeszcze pewnie to sobie dokładuję, tak? I bardziej na prosto. Tak możesz sobie wyznaczyć, żeby te oczka były równolegle do tej linii na, przy aparacie. A nie przy aparacie, na wybierze. Mi się teraz przydało. No, to już lepiej. Za bardzo. No, to wiesz, lepiej jak jest za szeroko. Mhm. I żeby potem sobie dokroić, niż jak jest za wąsko i że nie masz już możliwości tej. Trzy ujęcia, powtórzenia tego samego nawet, żeby w razie jak gdzieś na przykład coś zgubi mieć do poprawienia. Bo wiesz, przykadrować można czy w tą, czy w drugą stronę, ale ostrości już potem nie poprawisz, jak będzie się złapał. Teraz widać, a nie widać w całości. Tak, znaczy wiesz co, tak jak mówiłam, albo tak, żeby tu było widać całość i tu całość, albo jeżeli tu przycinasz, to i tu przycinasz trochę, nie? Przynajmniej ja tak zazwyczaj mam w ten sposób. I jeszcze ewentualnie możesz sobie zrobić takie zdjęcie z góry. Ja właśnie chciałam spytać. Tak, żeby teraz wycisnąć się z pomęty. O coś takiego, tak? Mhm. No to troszeczkę można potem sobie, bo ta szmatka w zasadzie tutaj już w tym momencie nie będzie potrzebna za bardzo. A ujęcie z góry też, no przy 50 łatwiej jest mieć podgląd na żywo. Bo musisz zrobić tak, żeby ją całą było widać, tak? I no, jesteś wysoka. No właśnie i tym bardziej jeszcze. Ja to sobie. Ewentualnie mogę dać ci drobinkę. Ale może bym radę. Możemy? A, drabinka jest pod tym. Tylko zupełnie inaczej odwrotnie sobie przestaw aparat. Czyli? Czyli o tak. O tak, na poziomie. Mhm. Dobra, nie wiem jak to się w mnie wyjąć. Mhm. Czekaj, coś to zaraz dalej. Ciemno się robi. Chcesz to? Wtedy może przez wizję też ci się uda. Zaraz zobaczymy jak to. Muszę przez wizję. No dobrze by było, żeby... Ale nie, masz całe skutki. Ale na co? Nie, to nie. No to jest najmniej istotne. Czyli już sobie. Mhm. Zamiast... Okej. I tak samo z tego ujęcia też z góry możesz sobie robić też tylko na przykład na buzie. Aha. Tylko tutaj już koniecznie ustawić się na... A to chyba fajnie z dołu. Jakuśka. Mhm. Także sam w guzie ustawiasz się oczywiście na oczko, ostrość, tu główką w tą stronę, ciałko w tą. To też łatwo sobie wyobrazić, jak to mniej więcej powinno być ustawione. Tu już w zasadzie chyba nawet nie bez stołeczka naszego. Już mi się tak spodobało, że stabilność lepsza, nie? Nawet troszkę jeszcze bliższy kadr możesz zrobić od razu. Ewentualnie tego typu zdjęcia, to nie wiem, czy mi się uda je poprawić. Też fajnie wyszedł. Nie, że rączkę sobie tutaj dorzucić na tym policzku. I wtedy masz taką fajną. Tylko tak, jeżeli czuję, że na przykład ona mi troszeczkę leci do przodu, biorę sobie ta poduszeczka, co jest tutaj, nie? Mhm. Troszeczkę ją do przodu wysuwam, tak żeby ją ustabilizować, nie? I teraz jeszcze będzie fajniejsze te zdjęcie, bo będzie pięknie było się łączka. Troszeczkę za mocno leci do tyłu. Czyli... Dobra, nie jest. O tak, bardziej. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, proszę, rzucę. Mhm.
bo wszystkie dzieci tak spały. No. I w zasadzie, jak już mamy jakąś zmianę, oczywiście warto sobie wejść z powrotem tutaj, tak? No i teraz tak, i potem najwyżej na przykład inaczej sobie obrobisz czy coś, już ma dodatkowe ujęcia do kompletu, tak? Czyli tutaj samą wodzie, co jeszcze bym poprawiła. Jak to z łaścią na liczbą? Ona chyba wyszła w tym odcieniu. Możemy, tak? No to można sobie na przykład zmienić wtedy, nie wiem, że ona będzie miała tutaj po prostu takie, jakby była przykryta kucykiem. Tak, ci mogą to wilko to zmienić, czy nie czymś tak pasuje? Czasami tak. To zależy. To może być dziewczynka, to ma problemy z opaską. No, to będzie, wiesz, w czapce i bez czapki. Ale tego mówię jeszcze. No właśnie. Ujęcie z powrotem jeszcze z tego kąta może sobie sprawdzić. Znaczy to, co ja pokazywałam, powinno ona być bardziej tak, że tu głów tak nie już tu, nie? Ale z drugiej strony to na przykład w tym ujęciu też wygląda fajnie dla mnie, nie? Więc to trzecie to jest całkiem fajnie, no. Ale chciałam sobie jeszcze zrobić właśnie bardziej opór. Nie widzę tego, co ty widzisz, ale wydaje mi się, że w ten sposób jeszcze będzie to bardziej na leżąco po prostu. Niezwyczajnie świecie, żeby bardziej ten tam był leżący niż... Tutaj tu zimno już cały tam się złapało. No, nie się utrzymało. Już to nie wiadomo. No, czekaj, już mi się zasnęło. Ewentualnie... I nie wykorzystać. To tak, spróbujemy na razie z malutką zrobić w koszyku. Więc tak, z tego tutaj tak robię. Właśnie, czy możesz tata zostać przy nim w razie, gdyby zaczęła się ruszać, żeby nie leżała tak sama. Z takimi kadrami, szczególnie jak mam dużo coś poukładane, jakieś kwiaty i tak dalej, zawsze robię sobie zdjęcie Aweliny na początek, a mianowicie, jeżeli ja ją położę potem i ona się rozkopi tutaj, rozwali mi te kwiaty i tak dalej, to już nie będę tym aż tak musiała mocno przejmować, tak? Także polecam sobie takie zdjęcie zrobić, pewnie będziesz musiała stanę sobie. Tak, na stole, żeby objąć tutaj całość. Tak jest dwa po prostu, wiesz, żebyś miała ujęty cały ten wianuszek, tak? Stołeczek? A, tak. Przepraszam, tylko muszę zabrać. Taki fajny wolutki. Zawsze jeżeli zmieniamy właśnie miejsce, warto sprawdzić, czy wiesz, dobrze naświetlone jest, nie za ciemno, nie za jasno, tak? Okay. No. Odkażesz.
Thank you.
godziny, bo ja bym zrobiła trzy ujęcia. Mianowicie jedno takie w całości, żeby widać było cały koszyk, cały kraty, całą minutę. Drugie już trochę bliżej, tak żeby te kwiaty stanowiły taką ramę na zdjęciu, zaraz Ci pokażę na samotowym. Mianowicie coś takiego troszeczkę, tak? Już to ja tak na szybko pokazuję, tak? Żeby mniej więcej po prostu zbliżenie trochę mocniej. Okay. I trzecie zupełnie blisko na samym guzie, tak? Trzeba tutaj się od razu ustawić na górę. Zadumana. Dobrze, jak błynie, to też dalej zmieni. Nie, jeszcze bliżej, bliżej, bliżej. I tak, żeby też te oczka były zmienione, ale właśnie. Nie będę w kres. Wiesz co, nie, jeszcze bardziej o tak o swej strony. Która już tak stop brody. Właśnie też muszę w tym momencie takie trochę już bardziej od główki. Jeszcze mocniej się wypełnia tam na stronę. Aż tak się do tego ujęcia trochę na to. To też mamy samą guzię. A zaraz sobie jeszcze trochę na to. Jeszcze mocno. Jeszcze dajesz sobie stan. Tak jest, mocno, 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 jeszcze. O, już na to teraz chodzi mi. O, już jest lepiej. Ale już jest lepszy kratą, wiem. Nie, nie, ale już jest lepiej niż te pierwsze, to znaczy. To już przynajmniej nie mamy takiego dużego brata. To jest jeszcze nie, jest dobrze. Dobrze, tutaj już teraz po prostu za dużo tej sali jest. Czego jeszcze nie wiem, czy ona jeszcze nam pozwoli. Ale już spróbuję jeszcze raz tak to zrobić. Grymasy też są. Thank you.
Oczywiście. Może łatwiej było być tak centralnie na górę, nie? Czy jakie to polskie? Ewentualnie, a masz 35? Bo tego typu ujęcie najłatwiej by ci było wzięcie na 20-24-70, stanąć nad nią o tak, czyli żebyś nie robił o tak pod kątem, tylko centralnie na nią, tak? Wtedy masz o wiele lepszą perspektywę właśnie, co prawda to się da też poprawić jeszcze, z no więc też. Tylko, ale na to masz? No to jest fajnie, bo to nie szybciej wyjdzie, nie można zrobić. Gdzie jest? Na końcu korytarza, bo pewnie jest ubezpieczone wejście. Maluszek. Maluszek nie będzie wodny? Czy się używa smaczka, czy nie? Nie. Thank you.
Mm-hmm.
Thank you.
poziomu. Możesz ten wyzwalać, żeby był nad lampą. Jest łatwiej się połapać trochę. Żywo? No, tylko zupełnie inaczej aparat przestaw. Spuszczamy. O tak. O tak, czyli tym wyzwalaczem w tą stronę. Nie tak, tylko tak. Tak? No. Na poziomo. Przycisnąć, tak jak przycisnąć bez przesady, nie? Ale delikatnie przycisnąć i no widać, że się też już tego spokojnie co. No? Właśnie to na razie dobrze śpią, dlatego ich nie uwijam. Bo najczęściej jak małych nie chce spać, to ja wtedy sięgam po owijanie. Nie,
cykl. Hmm. Jak widać, że ładnie, to nawet nie ma sensu.